Laudetur Jezus Chrystus. Krótkie uzupełnienie do filmu odnośnie do listu napisanego rzekomo przez sekretarza papieża Benedykta XVI, arcybiskupa Genswaina. Od wczorajszego dnia zmieniła się jedna rzecz. Zmienił się tytuł informacji na stronie brata Alexisa Bunolo, którego cytowałam. Mianowicie w tytule jest już informacja o tym, że list jest fałszywy. Doszły także zdjęcia, także każdy, kto kliknie jeszcze raz, to zobaczy tę stronę zaktualizowaną. Znaczy informacje tekstowe są dokładnie te same, co były, tłumaczenia są te same. Natomiast jest taka wersja w dużej rozdzielczości, zarówno wersji włoskiej, jak i niemieckiej wspomnianego listu. W tym zamieszaniu wczorajszym zapomniałam powiedzieć, dlaczego zachowałam jedno ze słów, mianowicie ravvedimento. Pozostawiłam je w tekście, jakby w języku włoskim. I tutaj pozwolę sobie zacytować wyjaśnienie brata Alexisa, który przypominam, że to jest po prostu, że tak powiem, Amerykanin włoskiego pochodzenia. I on tłumaczy to następująco. Ostatnie zdanie. Emerytowany Ojciec Święty zapewnia o modlitwie o Pana samoocenę. Ravvedimento. Ostatnim włoskim słowem nie jest pentimento, pokuta, które zwykle jest stosowane, ale ravvedimento, co oznacza samopoznanie własnych słabości lub błędów. To określenie jest dwuznaczne. Jeśli bowiem coś mu, księdzu Minutelli, się nie udało, to tylko to, że mógł zrobić więcej dla uwolnienia Ojca Świętego. Znaczy ten cały list, który myślę, że jeszcze jest wart jakby osobnej analizy i tego, czemu on jest takim dziwnym, powiedzielibyśmy, ezopowym językiem napisany. No ale już tutaj widać jakby zastosowany taki zabieg, żeby jakby trochę tę treść zmiękczyć. Bo jednak ten list jest taki, powiedziałabym, że dla mnie on nie wygląda wcale na wypowiedź, która nawet pośrednio mogłaby pochodzić od papieża Benedykta. No bo wyobraźmy sobie coś takiego, że rzeczywiście papież chciałby wyrazić, prawda, to, że jest na przykład rozczarowany czyimś postępowaniem, czy też czuje się dotknięty. Natomiast no, jeśli sięgniemy do tego tekstu, wrzucę odnośnik do filmu i w dokumentacji wrzucę jeszcze raz całą treść, no to na przykład robienie komuś uwag tak, że jakby to, że pan nie ma racji, jakby potwierdza to, że jest pan w karach kościelnych. No to jest takie, powiedzielibyśmy, no chamskawe, tak? Poza tym to niekoniecznie służy argumentacji. Jest jeszcze jeden aspekt, na który chciałam zwrócić uwagę i który jest związany z tymi zdjęciami, które się pojawiły. No jednak podpis sekretarza Benedykta XVI wygląda autentycznie. No proszę spojrzeć, tak? Tutaj jest z jednej strony, to są właśnie zdjęcia z tego tekstu, tak? Włoskiego i niemieckiego. I tu obok z jednej strony takie zrobiłam, że tak powiem, zrzutkę takiego zdjęcia, które przedstawia kartkę z pozdrowieniem wysłanym od Benedykta XVI, ale podpisanym przez arcybiskupa Genswaina. I jeszcze jeden istotny aspekt, który był wspomniany, to że tam są takie bardzo jakieś kardynalne błędy w niemieckim i proszę tutaj zwrócić uwagę znowu. W liście, w niemieckim tekście jest tam, gdzie jest mowa o odprawianiu mszy, tam miałoby być tak, w łączności z papieżem, tu jest w liście napisane in Einheit, i to jest właściwie w jedności, tak, z papieżem Franciszkiem. I co jest ciekawe, proszę zwrócić uwagę, Franciszek jest napisany małą literą, no takie listy jednak się przegląda wcześniej. Prawidłowo liturgicznie, zgodnie z tekstem kanonu rzymskiego, z niemiecką wersją, tak, mszału Pawła VI, powinno być tam użyte in Gemeinschaft, czyli w łączności, we wspólnocie z papieżem. No więc trudno uwierzyć, żeby człowiek, który przez lata odprawiał mszę świętą po niemiecku, popełniał tak kardynalne błędy, nawiązując tak do tekstu liturgicznego. No więc to jeszcze bardziej odbiera wiarygodność. Tak? To trochę tak jakby, nie wiem, ktoś, kto albo chce celowo zrobić błąd, no albo ktoś, prawda, kto nie zna niemieckiego tak naprawdę, albo zna go słabo, no po prostu zrobił błąd, skorzystał z jakiegoś, prawda, pierwszego lepszego translatora. Ja też muszę zresztą przyznać, że zanim znalazłam tekst, oczywiście będzie w dokumentacji, zanim znalazłam tekst zbiorowy taki modlitw eucharystycznych po niemiecku, to chwilę mi zajęło. Więc być może ktoś po prostu był zdesperowany i po prostu wziął jakiś pierwszy lepszy, prawda, taki translator Google'a i dlatego wyszło to, co wyszło.
Dziękuję za obejrzenie tego uzupełnienia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.